Cześć, cześć, witajcie z tej strony Michał. Dzisiaj jesteśmy sobie na znowu naszej mapie Nowe Karmionki i dzisiaj ze mną sąsiad Miki, to tam z balkonu skacze. Halo, o, dobry, skacze jak geek. Normalnie sąsiad z A jak balkonu. się bym nabił na sztachetę, się nabije. O, ale O, wolno na mówił. buta. No, Na buta. ty sąsiad, ale ty czapkę z John Deere'a żeś dostał. Nie, kurde. Chcą cię przekupić, A żebyś coś jeszcze kupił. widziałeś mój pojazd tutaj w przyszłości? Ten mój, kurde, popierdzielacz. Trochę byś go musiał wypolerować, bo Dobra, tak idź matowy. stąd. Idź I stąd. wyganiasz mnie sąsiad? Dobra. To ja idę, o tu moje drzwi. Dobra, elegancko. I co ludzie, dzisiaj lecimy sobie z akcją Wapno. Akcją Wapno. Wapno, normalnie IMT jest podpinany pod wapniarkę. Jestem ciekaw w ogóle, bo ten trochę to RC mu musiałem poprawić po swojemu, bo za szybko mi ubywało. Właśnie, ciekawe jak poprawiłeś. No, ciekawe czy w Czy ogóle na poprawię. lepiej, czy na gorzej? No, czy w ogóle poprawiłem, ale tak ten ogółem to w miarę ten. Takie ten niby to RCW takie po 60, ale taki ciągnik 110 koni więcej jak ma 60, to i tak w miarę to wygląda. No, pewnie zaraz dużo osób powie, mogłeś po Deutscha podpinać, rozpinać, mogłeś sąsiada zawołać, żeby ci załadował, a ty byś se Deutschem woził. Ale Nie, ja sieję. sąsiad sieje, nie wiem co tam nawet sąsiad sieje. Co tam sąsiad sieje? Owies sieje, bo ja w tym roku mam albo owies, albo co ja tam jeszcze mam? Pszenica chyba nie. Ty masz chyba gdzieś rzepak jeszcze. Ubin mam, na soję znaczy się. Ta, modyfikowałem. Ty, w realu to jedna taka łyżka i to RCW by było pełne. Ty, właśnie jeszcze pojemność miałem zmienić RCW. Aha, a czemu nie idzie RCW sypać? No to, żem poprawił to RCW, nie powiem, nie A powiem. chcesz, to po. A nie, kurde, to najwyżej byś wysypał z mojej Amazonki. Nawóz do Big Baga i byś sobie wziął moją Amazonkę. O, bo ludzie, czekajcie, bo ma awaria. Musimy sąsiadowe pożyczyć Amazonę. Aha, no to niezłe RCW. Będzie sprzedawane pewnie. Dobra, tu odstawimy je. Tak, jakbyś się tak w miarę pośpieszył, to bym wdzięczny, bo ja tu później chcę nawóz rozsiać, nie? No spoko, no lecę IMT do ciebie. Gdzie tam to sąsiad mąż? Tu chyba. No tam stoi pod tą taką oborą jakby. A tu? Tam jest nasypane, bo ja dzisiaj sobie nasypałem. O Boże, tam idą woreczkami. Dwa worki widzę, że polifoski są wsypane. A ty Gienek już na wozę kupiłeś? No mam na sklepie, muszę jechać. Ale w realu. Nie jeszcze, co ty? Nie wiem kiedy pojadę. Ja już mam. Jak się wyrobię, to w sobotę pojadę, ale nie wiem. Ja już mam całe trzy worki. No nie, trochę więcej bym miał. Ile? 10 worków? Nie no, co najmniej półtorej palety potrzebuję. Aha, no bo. A w zeszłym roku mniej ja było. Ja muszę sól kupić i to, kurde, teraz ten nawóz drogi jak sto chuj jest. Mogłeś kupić zimą. W tamtym roku, o, tak powiem. Dobra, ciekawe czy mi ten, pewnie tego wapna, wiesz ile ja wysieję tutaj? Pewnie wysieję jednym Tyle siewką. co nic. No. No pewnie, nawet ten, nawet jedna siewka mi tu aby wystarczy, więc no. Więc ładnie, ładnie, trochę może wolniej Na pojadę. ile? Na które pole? Łe, tamto ci z 500 kilo zleci, może trochę więcej, bo to wapno. No, to ja nie wiem co jest z tym RCW, że ono tak ten nie chciało przyjąć tak jakby, ale może. Dobra, ciul, bo aż tak rozsiewaczem to aż tak wolno nie wypada nawet jechać. Ale nie wiem czemu to RCW tak jakoś słabo rozrzucało. Znaczy się nie rozrzucało, tylko tak ten. Tak coś było zbugowane, że nie szło napełnić łyżką. Bo z Big Baga No ty normalnie. zdążysz, akurat się wyrobimy, bo ja tu już mam już dość zasiane, także. Bo z Big Baga normalnie mi się sypało, nie? I sam jestem zdziwiony. Na RCW? No, o kurde. Dobra, jeszcze tutaj robimy screenika elegancko. Dobra, to teraz nie wiem ile jeszcze tutaj sypnąć. Z 300 kilo może tego. Ty to trochę zrąbałeś, bo jak chciałeś RCW siać, nie? No. To mogliśmy sypać do mojej Amazonki i klikać kontroli by się w Big Bagi wysypywało. No ja miałem to w baksach przecież, nie? No ale wsypaj na przyczepę. Dobra. Dobra. 500 kilo starczy. Teraz to wapno będę musiał przesypać z pola, bo szkoda mi pola jest. Żeby to wapno mi tu tak leżało. Jeszcze sąsiadowi zostawię, co tam zostanie. No nie, no bo ja muszę nasypać to z powrotem ten nawóz, bo to jest już przyszykowana, idealna dawka. To se wymieszasz trochę z wapnem przy okazji. Nie, bo będzie za dużo i w jednym miejscu sobie dorzucę.
O Boże. Słabszego, a tu wiesz. No, Wszystko było no, no. mierzone, to nie jest tak jak ty, że o, tu na oko. Taka dziura idealna. No, ty, ale w lejku, ja to najgorzej zawsze w lejku jest zostawić, nie? Ja lubię mieć Czemu? precyzyjny. Ja lubię mieć precyzyjny, nie? A jak sialiśmy tą pszenicę, nie? To co, jak sialiśmy z wujem, nie? To co chwilę było zmniejszane, nie? W siewniku, nie? Żeby starczyło tej No pszenicy. bo ej, ja mam na swoim polu, nie, że jak zrobię kółko i na przykład sieję mocznika i mi zostanie, to muszę zrobić troszeczkę większą dziurę. A jak mi nie zostanie, to muszę zrobić mniejszą. Tak jak wapno siałem, nie? To w jedną stronę musiałem przyjechać, żeby mi starczyło. To zrobiliśmy taką landarę dziurę, że człowieku. Myślałem, że nie ukręcę tym przekaźnikiem. O Boże, jedno koło mam czyste WMT, nie? A trzy brudne. Dziwne. Jeszcze szybka sesja zdjęciowa, bo tak się ładnie IMT obrudziło. Chodź, zobacz, sąsiad. Sąsiad Minimum płakał. czasu, bo tu siewy są, kurde, terminy gonią, iść do kitu. Ja tu na wiosnę ten będę dopiero siał, sadził. Zobaczymy. Kurde, tu po krzakach muszę przejść. Zobaczymy, bo raczej na tym polu jakoś ze trzy przejazdy to tutaj ten. Nie trzy przejazdy, tylko tak, nie Ej, wiem. tylko żebyś ty mnie nie wykiwał z tym łuceniem, nie? Bo kurde. Spokojnie, bo ja i tak u siebie nie będę teraz miał co dużo mucić, bo muszę jeszcze ten ogarnąć sobie takie coś, jak. Co ja mikiesa muszę ogarnąć? Ziemniaki. Że ten Aha. z 12 rajek tak ziemniaków chcę na sadzeniaka. Ej, no Bo. to tu miałeś to długie pole, to na tym długim polu trzeba było zasadzić perki. Wiem, ale nie zapomniałem, wiesz? Miałem na nim sadzić, ale zapomniałem. To koło domu część pszenicy dam, część Ja też ziemniaka. sobie myślałem, żeby kupić jakieś dłuższe pole na pyrki, nie? Ale jak kopałem ten na kontrakcie, to pyrki, kurde, tą ropą niby dwa rządki, nie? Ale tak umolnie to szło. Ale tam, ja chcę trochę pyrek, tak wiesz, żeby aby było co się pobawić. Kurde, jeszcze zapomniałem na początku powiedzieć, żeby ludzie ładnie tam wchodzili w ankietę w komentarzu, ale kto tam będzie komentarz pisać, to ten. Ej, To a wie. możesz takie to i zrobić na tym, czy nie? Jakie i? No co wyskakuje na przykład, nie? Tu do góry na tym, No, w na trakcie pasku. filmu. Właśnie No. nie wiem, jak to się robi, ale bym musiał poprawić. Kiedyś pamiętam, jak to się robiło, te adnotacje, ale teraz zapomniałem. Kiedyś, dawno, dawno. Ale dobra, sobie talerzóweczkę ludzie ogółem przygotujemy do talerzowania. Tu cyk, opuścimy. I ludzie, pamiętajcie o łapeczce w górę, bo tak średnio z tą aktywnością na kanale, ale ten, będę musiał to popromować trochę. Trochę bardziej muszę wypromować i będzie git, myślę. No dobra, teraz to wapno sobie tu przesypiemy, ludzie, żeby tak na polu mi tu na środku pola nie ten, a tutaj jest miejsca, tak w miarę to można tu wysypać. Nie wiem, co z tym RCW jest, kurde, się wkurzyłem trochę. Bo ja, z czym ja teraz wapno będę rozsiewał? Jak ktoś wie, co z tym RCW, to tam może w komentarzu napisać. No zobaczymy, Miki, jeszcze potem, czy Big Bagiem będzie się szło uzupełniać. Nie no, te Big Bagiem powinno się sypać. No, bo tak to nie testowałem, ale jest aż dziwne, nie? Może coś ten, źle przymierzyłem łyżką, czy coś. Bo w sumie nigdzie chyba na YouTubie tego RCW nie widziałem. Chyba tam u Tanasa było, ale on coś chyba nawozem nasypał przez przypadek, nie? Więc no. Janek, co byś chciał jeszcze powiedzieć widzom, bo tu już chyba No trochę. nie wiem, ja to tam się nie odzywam za dużo. Ja to się tam nie odzywam za dużo. Kurde, dobra, tego już nie wyniosę, widzę. No. A jeszcze tam widziałem, że dużo ludzi pisało w komentarzu. Znaczy dużo, no tam tyle komentarzy było, co kot napłakał jak na taki kanał duży. Żebym ja miał krowy. Dwa komentarze były, żeby Miki miał świnie. I po jednym było, że Miki ma mieć konia albo owce. Więc jeszcze to zobaczymy i ankieta będzie raczej w komentarzu wklejona. Co mamy mieć, tylko właśnie zapomniałem przed nagrywaniem przetestować, czy to będzie działać. No, więc zobaczymy, zobaczymy, ale ja tam wątpię, żebym ja krowy miał, więc tam ludzie, możecie to głosować na cokolwiek innego oprócz krów, tam Mikiemu możecie krowy dać. Nie, nie, nie. Bym się za dużo pierdzielił. Ja tu teraz jestem za ile mam zimi. No, Bo jak trochę. ja bym jeszcze miał krowy, to by była katastrofa. Owce mogę mieć albo świnie. O Boże, tylko świnie siedzą w kinie. Ja bym może sobie wziął w sumie ten świnie, a ty owce. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to ludzie powiedzą. No bo niby przy owcach dużo roboty nie ma, nie? Tylko ta trawa i woda w sumie. No, ale ja bym chciał najbardziej mieć ten. Ja bym chciał najbardziej mieć chyba świnie.
Albo też taką fajną, ten ostatnio na Mothubie chyba wyszła taka fajna stajna do koni. Więc no. No tylko konie trzeba ujeżdżać, nie? I to jest ten problem. Wiesz, tam dwa konie w nią wchodzą, taka malutka, nie? Aha, no to dwa konie to tam 10 minut i ujeżdżone. Dwa konie to jak bez konia. No. Dobra, wyłączymy sobie chudy. Kurde, coś dzisiaj zamulowa na tym odcinku delikatnie, aż sam jestem taki zdziwiony. Ale 10 minutek już, kurde, przeleciało w moment. Ale się fajnie brudzą te koła, kurde, polecam tego moda serdecznie, ludzie. No, dość fajnie, tak trochę bardziej realnie jednak. No i teraz się ładnie mi już oczepały, jak wjechałem na podwórko. Kurde, będzie trzeba to RCW rozbierać teraz, a ja zobaczyć, co to się dzieje z nim. Dobra. Skończyłeś? Co skończyłem? Nasianie i ogólnie tam. No sianie to już ja dawno skończyłem, teraz ja ten wapno przesypywałem z jednej kubki na drugą, żeby na polu mi nie leżało. A teraz Aha. troszeczkę sobie potalerzuję i będziemy kończyć, więc no. Ludzie, pamiętajcie o apeczce w górę, subiku i w komentarzu, jak ktoś napisze ładnie w komentarzu. Mi to mają napisać ludzie w komentarzu. Hashtag Amazonę. Hashtag Amazonę, każdy dostanie serduszko, więc myślę, że się opłaca, o, tak fajnie, o, tak serduszeczko dostaniecie, o, tam sąsiad wjeżdża, jak ktoś tam ma sokoli wzrok, to widzi też w Tak. lusterczku. Dobra, no, to hashtag Amazonę w komentarzu i każdy, kto tak ładnie napisze, to serduszko jest przypinane i łapeczka w górę, kto nowy, to subika, dzwoneczka, wiadomo, żeby te powiadomienia przychodziły, żeby wyświetlenka ładnie były i trzymajcie się do kolejnych odcinków. Na razie, cześć! Cześć.